Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Hanna Zbyryt. Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry. Aktorka Częstochowskiego Teatru, ale teraz także i no już jedna z pierwszoplanowych postaci popularnego serialu. No i twórczyni swojego teatru, osoba, która ten teatr tworzy w wyjątkowym miejscu i o tym wszystkim będziemy rozmawiać, ale najpierw takie... A przepraszam, ile mamy czasu? No, czas jest nieograniczony dla Ciebie, nie ma żadnego problemu. Najwyżej rozmowę puścimy w odcinkach, tak jak w odcinkach pokazuje się serial. Super. W jednej ze stacji telewizyjnych. Natomiast właśnie ta przygoda aktorska, Ty powiedziałaś, że to jest Twoja pasja. Z wieloma osobami rozmawiałem, z wieloma aktorami, ludźmi, których zapewne też znasz, choćby wymienię Adama Machalicę, który chodził zupełnie inną uczelnię i tak naprawdę aktorem został zdecydowanie później. U Ciebie to było od razu tak, to jest ten mój wymarzony zawód? Tak, u mnie było od razu tak. W wieku 5 lat tak wymyśliłam i tak już zostało. Jaka była dążność do tego celu? No bo to tak jak mówię, w wieku 5 lat chciałem być kierowcą autobusu, nie wyszło mi na przykład. To znaczy na początku zaczynałam w Społecznym Ognisku Baletowym w Częstochowie. I w wieku 9 lat parę dziewczynek zostały wzięte do spektaklu tutaj Jarosława Kiliana Bestia i Piękna. To były moje pierwsze kroki na deskach Częstochowskiego Teatru. A później jako nastolatka zagrałam u Adama Honuszkiewicza. Później była szkoła teatralna, no i później już. Nigdy się nie bałaś takiego ryzyka, że... No bo to jest zawód, tak jak powiedziałaś, który ma być pasją, jest piękny. Daje bardzo duże możliwości, prawie że nieograniczone, ale jest bardzo ryzykowny, bo można dużo pracować, a można w ogóle nie pracować. No tak, ten zawód jest bardzo specyficzny. Ja myślę, że każdy ma swoją metodę na ten zawód. Myślę, że chodzi tu też o szczęście w życiu. Po prostu ono się zdarza i trzeba to szczęście łapać, bo są momenty, kiedy dzieje się wszystko i nagle przychodzi na przykład nic. I wtedy fajnie, albo mieć warto jakąś taką stałą pracę. Często szukamy jakichś alternatyw, dodatkowych, że tak powiem, odłamów tego zawodu. No można bardzo dużo rzeczy robić tak naprawdę. Dobrze, właśnie teraz takim czasem, kiedy ciężko było chyba o pracę, to był początek epidemii, kiedy wszystko zostało zamknięte i potem kolejny raz zostały zamknięte teatry. Ta produkcja telewizyjna w momencie też gdzieś tam siadła, to zupełnie... właśnie jak to było z tym? Znaczy ja byłam akurat szczęściarą, bo... wciąż byłam na etacie w teatrze, oczywiście no, nie graliśmy w ogóle, ale miałam świadomość tego, że jestem tutaj i wtedy zaczynałam, no już byłam właściwie w serialu, więc plan działał, myśmy kręcili serial, oczywiście byliśmy przy każdym wejściu na plan sprawdzani, testowani, ale no, grałam. Też gdzieś tą sobie, tą nazwijmy to, pustkę twórczą wypełniałaś, bo wiele osób, z którymi rozmawiałem, to no, potworzyło sobie różne projekty. Szukało różnej odskoczni, żeby zrealizować to, czego nie udało im się na przykład zrealizować na co dzień. To znaczy, u mnie sytuacja wyglądała tak, że całość tego COVID-u właściwie spędziłam w Zakopanem, więc mając swój teatr, mogłam sobie schodzić, kiedy tylko chcę, między wyskokami na przykład w góry, na skitury, co stało się zresztą notabene modne bardzo. Byłam też skupiona na własnym dziecku, na tej całej, powiedziałabym, przeklętej nauce online, która była niezwykle trudna dla dzieci, ale dla nas rodziców również bardzo. Więc chodziłam, tworzyłam też takie teatry online dla dzieci w szkole u mojego Staśka. Szkoliłam się wokalnie, wtedy był też dobry moment, kiedy mogłam na te zajęcia online nareszcie ze spokojem uczęszczać. No nie nudziłam się, ale czy jakieś wielkie projekty robiłam, no miałam pracę, to tak jak mówię, na planie, jeździłam na ten plan, więc no, ja nie usiedzę w miejscu. Więc w ogóle masz teraz czas, bo plan Częstochowa, Zakopane, to taki trójkąt, jest czas na cokolwiek, bo mówisz, że przed naszą rozmową, że udało Ci się troszeczkę zażyć ruchu. Masz ten czas, czy nie? Czy tak jest, czy może tak planujesz, że na wszystko jest czas właśnie, mimo że tych obowiązków jest sporo? No tak, gdyby doba była dłuższa, byłoby znacznie lepiej. Obowiązków jest okropnie dużo
I faktycznie ciężko mi znaleźć taki moment. Udało mi się wczoraj pójść na squasha, bo jestem w ogóle związana z naturą, ze sportem, uwielbiam to. Ja myślę, że człowiek jak chce, to zawsze znajdzie. Pytanie, w jakiej jest kondycji psychicznej. Czy jest gotowy na to, żeby dodatkowo dźwignąć się po całym dniu pracy i jeszcze pójść, nie wiem, pobiegać albo gdzieś poćwiczyć. Różnie to bywa. Ja teraz kursuję między Częstochową a Warszawą i bywam w Zakopanem. Powiedz mi, bo my widzimy na ekranie telewizora albo w kinie, albo w teatrze finał waszej pracy, czyli mnóstwo dubli, mnóstwo prób. I teraz tak, grasz w jednym spektaklu, za moment jesteś na planie serialu, wracasz na przykład do innego jeszcze spektaklu, trzeba mieć niesamowitą pamięć. Czy jak to jest, czy gdzieś tam są kartki poprzeklejane, notatki, czy masz tak ogromną pamięć? No bo tu musisz gdzieś zapamiętać swoje kwestie w serialu, tu musisz zapamiętać piosenkę, którą śpiewasz w koncercie, a tu swoje kwestie w kolejnym spektaklu. Znaczy, trzeba być bardzo zdyscyplinowanym, to tyczy się na pewno mojej osoby. Są ludzie, którzy bardzo szybko zapamiętują tekst, ja nie należę do tych osób. Więc tak muszę sobie wydzielić ten czas wystarczająco wcześniej, znając swój, że tak powiem, mózg i możliwość zapamiętywania, że ileś wcześniej czasu się uczę i w każdym możliwym momencie po prostu powtarzam ten tekst, czy to stoję na światłach, czy czekam na jakieś kolejne zajęcia gdzieś, idę ulicą, gdzie tylko mogę, to po prostu powtarzam. Tekstów, piosenek się uczysz, ale to śpiewanie to jest taka kolejna pasja dodatkowa? To jest, czy to jest taki element tej sztuki aktorskiej, który niektórzy aktorzy lubią, a niektórzy jakby od niego troszeczkę uciekają? Jak to jest u Ciebie? Ja w ogóle uważam, że w tych czasach, które teraz nastały, patrząc po tym, jak w ogóle pięknie ten świat teatralny w Polsce się rozwija, a mam tu bardziej na myśli teatr muzyczny, teatr musicalowy. Uważam, że aktor teraz powinien potrafić i śpiewać, i tańczyć, i grać. Nie jestem zwolennikiem teorii, ja jestem aktorem dramatycznym i ja nie muszę nic innego. Nie, my po prostu jesteśmy jak instrumenty, my musimy się po prostu wciąż, to jest moja taka teoria, takie moje motto, my musimy się wciąż szkolić. No nie każdy dostał też taki dar i możliwość. No to tutaj już jakby tego nie zmienimy. A dla mnie śpiew no, w pewnym momencie stał się niezwykle ważną częścią, bo mój teatr w Zakopanem to jest teatr rozrywki, teatr z muzyką na żywo, tam są no, głównie spektakle no właśnie, z muzyką. No wspomniałaś o swoim teatrze, to zostańmy przy nim chwilę. Mało ci było zajęć, mało ci było czegokolwiek, czy to po prostu, nie wiem, jest chęć tworzenia, bo czymś innym być odtwórcą roli, a czymś innym jest tworzyć i o to tworzenie Ci chodziło przy budowaniu tego teatru? Znaczy, ja powiem tak, Tomku, paradoksalnie to takie moje początki, gdzie mogłam się wyszaleć, wyżyć i pokazać ten teatr, który kocham, a tam mogłam połączyć teatr dramatyczny, teatr formy, teatr piosenki, teatr ruchu. Tego jest bardzo dużo. I okazało się, że to się zaczęło sprawdzać. Zaczęli przyjeżdżać do nas ciekawi ludzie. Ludzie zaczęli kupować bilety, grupy zaczęły kupować spektakle i świat zaczął widzieć ten teatr, dostrzegł mnie i zaczął chcieć mnie ten świat teatralno-filmowy dzięki temu właśnie, że stworzyłam własny teatr. Piękna zimowa aura, na pewno góry to jest taki moment, że się do Zakopanego przyjeżdża, ale także i w lato, jak i kiedy do Twojego teatru można zajrzeć, gdybyśmy się wybrali nie tylko na narty, albo nie tylko, żeby pospacerować po słynnych kółkach. Ja myślę, że taki najtrudniejszy moment na teatr, prowadzenie teatru, na spektakle, to są wakacje. Lipiec i sierpień. Tych festiwali jest bardzo dużo w Zakopanem. Faktycznie jakby miasto dba o to, żeby cały czas coś się działo i są naprawdę ciekawe festiwale. No między innymi festiwal muzyki jazzowej, wspaniały, naprawdę wspaniały festiwal, albo filmów górskich, super. Natomiast myślę, że wrzesień, październik, listopad to są naprawdę bardzo dobry czas, żeby przyjechać i zobaczyć spektakl. Sam okres świąteczny, na pewno ferie też nie do końca, bo myślę, że wakacyjnie i w ferie przyjeżdżają po prostu rodziny z dziećmi. Myślę, że wtedy ludzie mają chęć po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu, uprawiając jakiś sport.
No idąc dalej, wiosna i początek lata. Teatr stronę internetową na pewno ma. Facebooka mamy. Facebook. Facebooka. Znajdziemy. Oczywiście, Teatr Rozrywki, RZT Szymaszkowa. No to szukajcie, drodzy Państwo, bo na pewno warto, a może ktoś na przykład w ferie pójdzie, może ktoś w okresie świątecznym wybór. Serial natomiast to jest tylko i wyłącznie stały dochód. Czy to też jest jakaś przygoda? Lubisz te występy przed kamerą? No bo niektórzy nie chcą iść do serialu, mówią, że jeszcze szczególnie się ten serial jest, jak to się mówi, otwarty, nie zamknięty, nie to, że ma tam, nie wiem, 3 czy 4 serie po kilkanaście odcinków, tylko to jest tych odcinków tak naprawdę nieskończona ilość, dotąd dopóki jest oglądalność, ten serial ma gdzieś swoją kontynuację. To znaczy, ja mam z tego wielką frajdę, bo spotkałam naprawdę niezwykłą ekipę na planie Leśniczówki. Ta ekipa ciągle się zmienia, jest jakaś rotacja, jeżeli chodzi o reżyserów, jeżeli chodzi o operatorów, o ludzi, z którymi gram, więc myślę, że to jest dla mnie, znaczy nie myślę, wiem, że to jest dla mnie wielkie doświadczenie. Przygoda, czy na stałe, nigdy nic nie jest na stałe, więc póki co jestem w tym i cieszę się tym, co mam. A myślisz, że to jest taka też szansa na otwarcie kolejnych takich projektów? No bo gdzieś jesteś, istniejesz za długo, to nie jest tak, ja sobie włączyłem telewizor i to nie jest tak, że się nie było przez 5 odcinków, tylko co włączyłem telewizor, to ty byłaś w tym serialu. No bo faktycznie miało być skromniej, ale jakoś tak zostałam wciągnięta w ten świat i chyba zaakceptowano mnie, tą moją Małgośkę, no bo to mnie, no Małgośkę po prostu, że po prostu ją polubili ludzie i zaczęłam, po prostu zaczęto częściej dla mnie, więcej dla mnie pisać. Czyli myślisz, że to jest, tak jak mówię, otwarcie szansy na kolejne tego typu projekty dla ciebie? To jest popularność, tak mówiąc w skrócie? Jesteś w tym coś, czy to cię zupełnie nie interesuje? Znaczy ja myślę, że nigdy nie możemy uciec przed tym, no mówię tutaj o aktorach. Na pewno w jakimś małym stopniu jest to kuszące, ale ja po prostu wyjeżdżając do tej Warszawy, będąc parę dni na planie, w tym świecie tam, odcinam się, to już to wcześniej mówiłam, odcinam się zupełnie od całego świata i to jest jakieś takie, jakaś taka wolność, dzikość, która się we mnie uruchamia, a czy za tym idzie jakieś bycie, nie wiem, czy w gazecie, czy w telewizji, ta sława tak zwana, nie wiem, może, nie wiem jeszcze tego. Ostatnio był też test o energii. A tak. Jednej ze stacji. Nie mieliśmy zupełnie szans, no. Też oglądałem, natomiast wracając jeszcze właśnie do tego serialu, no my widzimy tylko, tak jak powiedziałem, finał tego na ekranie, tak, po prostu oglądamy poszczególne sceny. Ile tak naprawdę trwa na naszych widzów, gdybyś powiedziała, nakręcenie takiej krótkiej scenki, jakiś dialog, no, taki dialog na przykład widziałem, przyszłaś w jednym z odcinków troszeczkę umorusana, gdzieś tam na twarzy i krótki dialog ze swoją partnerką serialową, ile czasu to trwało, no, bo na ekranie nie było to długie. No tak, ogólnie my jesteśmy, mam wrażenie, jakieś prawie pół roku do przodu, jeżeli chodzi o kręcenie odcinków. Dziennie różnie bywa, czasami kręcimy po 12, czasami po 15 scen. Myślę, że w ciągu dnia jesteśmy czasami w stanie jeden odcinek nakręcić, tylko że u nas plan jest podzielony na dwie ekipy, ekipę A i ekipę B. Te odcinki później, te fragmenty się montuje wspólnie i faktycznie, no, patrząc po tych krótkich urywkach, ale no, to jest kawał pracy tak naprawdę. To ile dubli czasami wymaga scena i to nie mówię, że ty się pomyliłaś, tylko ktoś jeszcze... To nie chodzi o to, czy się pomylę, czy nie, tylko... Z różnych ujęć, prawda? Dokładnie, i tak dalej, mamy ujęcia, no właśnie, ujęcia z bliska, te kamery, powiem, jeżdżą, krążą, ustawiane są dookoła, więc tutaj przynajmniej, nie wiem, z 3-4 jakby ujęcia trzeba zrobić. A myślę, że w serialu raczej takim tasiemcowym nie ma czasu na to, żeby robić niewiadomą ilość dubli. To nie jest film, niestety. No nie jest, ale musi też być to wszystko dobrze zagrane. Z tego to też ogromnej koncentracji wymaga, bo wy musicie jakby zagrać tę samą scenę
I ona z różnych ujęć kamer, jeśli te kamery są nie na stałe, tylko zmieniane, musi wyglądać tak samo. No tak, to jest o tyle trudne, że pamiętaj, musisz być przy prawym rogu stołu, nogę musisz mieć troszkę podniesioną, żeby z prawej strony być troszkę wyżej, ale pamiętaj, że jednak ta część twarzy lewej musi patrzeć na górną część kamery, ale musisz teraz też tak zagrać, żeby to było wiarygodne. Więc jest ileś składowych na to. Reżyser ma swoje uwagi, operator przychodzi, mówi, tutaj nie łapiesz światła, musisz też się skoncentrować. Tutaj nie tak dźwięk łapiesz, przychodzi dźwiękowiec, więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Ale to jest właśnie ta koncentracja i człowiek przychodzi i jest tak zmęczony po całym dniu, że... Czyli teatr jest łatwiejszy, bo w teatrze no, jest powtarzalność rzeczywiście, bo to jest też wielogodzinne przygotowanie do tego, żeby zagrać, no ale jak tam ktoś delikatnie przejdzie inną stroną, jak będzie jakaś mała pomyłka, czasami widz tego nie wychwyci, czasami to wychodzi nawet fajnie. Tak w cudzysłowie mówię, że teatr jest łatwiejszy. Ja nie wiem, ja myślę, że ktoś, kto się wychował w teatrze, to dla niego będzie prostszy teatr. Ktoś, kto się wychował na planie filmowym, dla niego po prostu to jest jak chleb powszedni. No, ja na pewno więcej miałam do czynienia z teatrem. Czy jest prostszy? Nie wiem. Przygotowanie, teraz weszliśmy w próby do nowego spektaklu. Do Kandyda patrzę, jak ten cały proces przebiega. Teraz też jestem, obserwując ten cały świat, prowadząc też własny teatr, tak obserwuję jakby troszkę z zewnątrz. Powiedziałem, że wtedy słowie to jest łatwe, wtedy słowie powiedziałem, tak? Bo nie wymaga takiego mechanizmu być może w niektórych rzeczach. Nie, na pewno jest to bezpośredni kontakt z widzem, więc to też jest niesamowity wyczyn, tak? Tak, no właśnie a propos jeszcze mojego teatru, to tam w ogóle nie ma dystansu między widzem a aktorem i nigdy nie wiemy, wciągamy tych widzów akurat u nas w teatrze w spektakl i nigdy nie wiemy, jak taki widz zareaguje, czy chce, czy nie chce. To są ułamki sekund. Tu mamy duble, tak, na planie, więc też można coś powtórzyć. Ja bym tego nie porównywał, nie da się porównać tych dwóch światów w ogóle. No, dlatego z tobą rozmawiamy, bo ty masz takie doświadczenie i też światy doskonale od podszewki znasz, więc wiesz, jak w tym świecie się poruszać. A gdyby nie było Państwa Wyższej Szkoły Teatralnej, gdybyś tak po prostu przyszła z ulicy, to myślisz, że trudniej by ci było, bo mnóstwo aktorów to nie są aktorzy zawodowi. Oczywiście no, mamy takie legendy jak Maklakiewicz czy Himmelsbach, którzy są po prostu ikonami polskiego kina i żaden z tych panów szkoły aktorskiej nie kończył, a są ikonami. No, ale dzisiaj tych aktorów jest mnóstwo. Jak byłoby trudniej pracować bez tego paroletniego przygotowania, czy nie? Czy tak po prostu można wejść? No bo Zbigniew Buczkowski do dzisiaj gra i też szkoła aktorskiej nie skończył. No w ogóle są, że tak powiem, gorące dyskusje na ten temat. Ciężko mi się wypowiedzieć, bo ja akurat skończyłam szkołę teatralną i jako ja, Hania, nie wyobrażam sobie, żebym jej nie skończyła. I tyle. I tyle w tym temacie. No więc Hania skończyła szkołę i możemy ją teraz oglądać po poralnym serialu od poniedziałku do czwartku. Tak, nic nie pomyliłem. Szukajcie Państwo, jak wpiszecie sobie imię, nazwisko Hani, to na pewno znajdziecie serial popularny. W ogóle nasze aktorki, przepraszam, dziś w tych serialach się pojawiają. Hania też zajmuje się roznoszeniem pewnych rzeczy w tym serialu. Proszę zobaczyć, o co chodzi dokładnie, jak ta postać wygląda. Roznoszę miłość też. Tak jest, też nosi też miłość. Koleżanka Hani z teatru ma trochę inną specyfikę pracy w innym serialu, bo jest policjantką. Ale ja się zakochuję w policjancie. Aha, no to jakiś wspólny wątek. Obie panie warto naprawdę wyjrzeć, szczególnie teraz zobaczmy Hanie, bo naprawdę na Teresę trzeba było poczekać. Odcinek włączyłem, serialu nie było. Hania jest codziennie praktycznie, więc zapraszamy serdecznie, oczywiście zapraszamy do teatru, bo tu ten kontakt jest zupełnie inny. Tak, tak. Teraz mówię, będziemy robić nowy spektakl, Kandyd, więc myślę, że warto zobaczyć. I warto również, ja byłbym jednak za Zimową Maurą, bo wtedy Zakopane wygląda pięknie, odwiedzić teatr Hani, po prostu zobaczyć może właśnie jak ta taka współgra troszeczkę wygląda między ten kontakt, ta interakcja między widzem a aktorami, bo to fajne jest, bardzo sympatyczne. Ja to miałem kiedyś przyjemność przeżyć w towarzystwie Grażyny Barszewskiej, Henryka Talara, więc Państwa zachęcam, sam sobie się wproszę do Hani, do teatru Zakopanego. Aniu? Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie do teatru w Zakopanem, ale również tutaj do mojego ukochanego teatru w Częstochowie i przed ekrany. I oby teatr, nie tylko telewizor, zawsze był
otwarty. Tak jest. Tego sobie życzmy, żeby nas już taki czas nie dotknął. Dziękuję serdecznie. Hanna Zbyryt, aktorka Częstochowskiego Teatru, twórczyni swojego teatru w Zakopanem i aktorka także i serialowa, była moim Państwa gościem. Było mi bardzo miło się spotkać. Dziękuję Ci serdecznie, Hania. Dziękuję bardzo.